dobrze. Mamy mecz. Niestety wrzuciłem renderowanie filmu, jeszcze 3 minuty, więc będziemy nagrywać film, renderować film i grać. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok, ekran nie będzie skakać i będzie super. Ale słuchajcie, kochani, Ana, po drugiej stronie Li-Ming, Ana oczywiście, męcik szywanie z Valera, ale u nas Kasia, Johanna, to chciałem zobaczyć, Johanna, jak gra się Johanną, Genji i męcik, więc fajnie. Fajnie jest. Zaczynamy imprezkę. Wskakujemy do gry. Placówka na Braxis. Mania Pachimari. What the hell is that? Aha, musimy otwierać skrzynki. Jeśli kto więcej otworzy, to jest ten. A, to szybciej. Mamy Genjiego, to powinniśmy być mega szybko. Czerwoni otwierają szybciej. A ja nie muszę przecież podchodzić, tak? Czy muszę? Nie, muszę mi klikać. Taka. To szybszy, ten lepszy. What the hell? Zwycięstwo! Wasza drużyna nas odnalazła! Jej! Pachimari, aha, zostajemy. Dobra. Później się tym zajmiemy, ale biegamy szybko, wow. Skakuję na Kunia i jadę. Słuchajcie, pierwsza sprawa, będziemy grali na granat biotyczny. Będziemy próbowali trafiać wrogich bohaterów, naszych bohaterów, wszystkich, jeżeli tylko będą, będą mieli problem. Tak więc jeszcze 2 minutki renderuj i będzie spokój. O! Uśpiłem ją! Ale to zrobiłem zajebiście. Dobra, proszę cię bardzo. Ja teraz muszę się nauczyć trafiać. Normalnie jak w CS-ie. Genjiego trafić to będzie jakaś rzeźnia. Uwaga, leci strzałka. O, nie trafiłem. Ale cały czas was healuję. O, już, spokojnie. Spokojnie. Tutaj daję heala. Panowie. Strzałka. A, pięknie go zrobiłem. Dobra. Dałem mu granat. Naprawdę, świetna sprawa, wow! Nie sądziłem, że tak genialnie można używać tej strzałki usypiającej. Ktoś podejdzie za blisko, to bam! I dostaje jeszcze ładunkami. A przecież, nie? Ach, nie trafiłem strzałeczką, a trafiłem granatem. Bam! Musimy cały czas healować tą panią. Dobra, ale nie kręć się w kółko, muszę trafić! Oj! Poszła strzałka usypiająca. Widzieliście na panią? Okej, Genji, nie! Właściwie to jeżeli chodzi o trafienie granatem, to widzę, że łatwiej, o kurczę, łatwiej trafić całą grupę wrogów niż naszych ludzi tutaj. Poszła strzałka? Oj! Dobra, muszę wziąć manę. I teraz bam. Strzałeczką. Uważaj! Strzałeczką. Nie. Nie trafiłem. Znowu nie trafiłem. O. Nie jest tak prosto. Muszę się naprawdę skupić. No i znowu nie trafiłem tym leczeniem przeklętym. Gdzie ona jest? Ona jest pewnie w jakimś rogu. Jesus, seriously? Przepraszam, przechodzimy. Ludzie się muszą przyzwyczaić, że jak ktoś śpi, to lepiej go nie budzić. No. Już dostawałeś chwilę. I'm so sorry. No, nie, niestety. Niestety, moi drodzy, to nie będzie win, ale zobaczycie mniej więcej, jak to się używa tego wszystkiego. To jest mój pierwszy mecz. Atak z powietrza. Nie. Efekt biotyczny. Granat. Właściwie zapomniałem strzelać do wrogów. Tak się skupiłem na leczeniu, że zapomniałem do nich strzelać. Ja przecież debuffa im daję. Dziękuję. O, na przykład takiej lam. O, jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Muszę uważać, bo może mnie zabić. Dobra, teraz tak, co to jest? Granat biotyczny strzałku sobie nakładają efekt dawek, tak jest. Biorę efekt dawek. Bardzo, bardzo proszę to. Dupa, nie heal. Masz, trafiłem cię. Ciebie trafisz, to jest jakaś rzeźnia. Muszę mieć refleks Jedi. Dobra, wracam. Nie ma many, nie ma gry. Trzeba mieć manę. Mamy tylko 5 właściwie. Kalibracja granatu. Musimy zdobyć 20, żeby mieć naprawdę fajne efekty. Możemy sobie do tego czasu poszerzać te efekty. Po 10 będziemy mieli 75% za każdego trafionego bohatera wzmocniony zaś ten efekt. A tutaj na 20 wzrasta z 4 do 12 sekund działanie i efekt leczenia 100%. Tak więc mega. Czy się przyzwyczaić jeszcze? I trafiłem go. O, fuck. Ma overtime cały czas na sobie. Co to oznacza? To oznacza, że nie może iść do ukrycia. No. Sorry, jestem słaby. Nie gram w CS-a. Nie gram w CS-a. Dobra. Okej, uśpiłem go i śpi. Granat! Dobra. Johanna! Ty jesteś moją niesamowitą siłą czyszczącą tutaj. Uśpiłem jej. Ją. Dobrze, trafiłem cię. Granat! A stwory. Bardzo. O. Dobrze, leczonko. Czemu Johanna zginęła? Kurde. Nie ruszaj się. Oh my god. O, uśpimy go. Nie trafiłem, niemożliwe. A, trafiłem. Miałeś tarczę, chłopie. Dobra, teraz strzałka zamieniająca oślepia. Biorę. Leczę, stary, leczę. On dobrze wie, że ciężko go trafić, czasami się zatrzymuje. Holy shit. Lam. Masz granatem, cię jeszcze potraktuję. Leczonko. No to nie będzie prosty heal. Trzeba będzie bardzo często sobie tutaj, że tak powiem, trenować. I strzelać tylko w momencie, kiedy ktoś naprawdę, no, poćwiczyć celowanie, bo tak jak widzicie, spływałem bezpośrednio na gościa i to wcale nie działa. I mniej więcej... O! Strzałka poszła, ale nie trafiłem. Może trafiłem gościa? Lam. O, wow, jo. Wróciłem. No niezłe. Nieźle. Jestem ciekaw, jaki będzie efekt końcowy mojego super leczenia. O, fuck. No nie jest to proste. Proszę, leczonko. O. Gdzieś tu jest, widzicie ją? Nie, śpisz. Trafiłem niewidzialnego. To się nabiera. A. Masz heala. Shit. Liczcie, ile razy nie trafiłem. O, fuck. No w końcu w dupsko. Jeszcze w dupsko. I jeszcze, żeby sobie podbić statystyki. Dobra, ja też wracam. W ogóle nie robimy tych kamp, tak chciałem powiedzieć. Tam też jest męcik? Serio? 2 męcików w jednej grze? I nikt się nimi nie przyjmuje, się tam okładają na samym górze. O mój Boże. Dobra, mam nadzieję, że szybko dostaniemy, a mieliśmy to wziąć. O. Oślepienie, no dobra, oślepienie okej, ale... Mieliśmy wziąć zmniejszenie siły i wtedy byśmy mogli coś zrobić, na przykład z taką babką. Ona jest... Oj, zapomniałem, że kuto to na naszych ma iść. Dobra, uwaga. Nie, na tyle osób. To nie. Tam granat. Jej, rzuciłem granat. No nieźle. Tak więc środek... Oko Horusa od razu mi się... No słuchajcie, Oko Horusa po prostu jest super i chcę zobaczyć, jak działa w ramach... takiej walki pozycyjnej. Dobra, Oko Horusa biorę. Będziemy się pozycjonować i mamy 8 strzałów do wykorzystania na całą grę. Zasięg jest kosmiczny. Więc uważaj, baby. Uważaj, baby. Uważaj. Bam! Bam! No, no, no. O, i jeszcze. Dobra. Ja właściwie chyba ich, trafiając ich, leczyłem. Dostał obrażenia. Ten Horus. Oj, 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 oj. Jak czeka. Nie trafiłem. Uważajcie, bo ja tutaj mam... Jestem spowolniony. Bardzo spowolniony. Bardzo, bardzo. Masz granat. To była dobra walka. Dobrze jest. Tu mamy kogoś jeszcze. Okej, wystarczy ją trafić i ona już... O, razem się wyleczymy. Ale spoko, bo właściwie przez pewien czas jesteśmy w jednym miejscu. Znaczy jesteśmy z tyłu, pozycjonujemy się dobrze, to w miarę dobrze się doleczy. No testing. First. Na to rzeczywiście są bardzo mocne, bo to dodaje na 8 sekund wzmocnienie i to jest ważne. A ładnie, ładnie, ładnie. Okej, mamy Horusa. Horusa wykorzystałem w jakiś sposób. Jak będzie ktoś uciekał, miał mało życia. Mam nadzieję, że będziemy mogli zabić przez Horusa tą panią, która jest niewidzialna. Właśnie ją widzę gdzieś tutaj. Ona ma pełne życie, to nie ma sensu. Czyli możemy się ustawić gdziekolwiek, tylko murki. Trafimy w murek, to trafimy w murek. I to jest wszystko, nie? Więc pamiętajmy, o jest. O, mam cię, chłopie. Mam cię. Bijcie go! Dobra, kilka dawek dostał. Dobra, super sprawa. Uwaga. Ech, myślałem, że mnie troszkę obronią, ale nie obronili. Czyli pierwszy zgon, tak? Wiem, 30 000 leczenia, 26 700 tam Ana poniżej. I ona idzie tak, kalibracja granatu również, granat z powietrza, czyli deki zasięg granatu. Tymczasowe oślepienie, dokładnie to samo co ja. Ona idzie na nono wzmocnienie, na Li-Ming pewnie i oczyszczającą strzałkę ma. My teraz weźmiemy sobie... Strzałka lecząca, słowa efekt ogłuszenia, unieruchomienia i spowolnienia. Może ogłuszenia w momencie, kiedy wejdzie ta niewidzialna bestia, co? Ale tu też zwiększamy szybkość ruchu. Zobaczmy sobie z szybkością ruchu. Może będzie coś fajnego tutaj. Czasami idę. Patrzcie, on ma overtime damage. Zobaczymy, jak sobie z męcikiem radzimy, co? Niweluje te obrażenia. No dobre jest. Teraz staniemy sobie tutaj. Ciekawe, czy możemy strzelać przez całą tą strefę. O fuck. Uśpiłem ją. Aaaa! Nie dam rady. Nie dam rady po prostu. We don't gonna make it! Ale pójdziemy sobie tutaj. Weźmiemy sobie leczenie. Weźmiemy sobie granat pod nogi, jesteśmy praktycznie cali, nie? Teraz wyjdziemy stąd. Na kuniu. Niestety. O fuck go. O kurde. A nie trafiłem jej. Jeszcze questa nie zrobiłem, sorry, zapomniałem o tym questie w ogóle. Rzut granatu nakłada 2 dawki, to jest całkiem okej. Okej, mniej więcej taki zasięg i to zadaje tyle obrażeń, ile widzieliście, czyli szału nie ma. Czyli szału ogólnie nie ma. Nano jest rzeczywiście lepsze. Mam nadzieję, że zagramy sobie jeszcze jeden mecz na nano. Na pewno zagramy. Chodź, chodź, chodź tutaj. Mam ci leczenie. Dobra, i trzeba będzie tutaj teraz uważać. Możemy spróbować tu kogoś zabić, na przykład. Da? O, jest laska. Nakładam na nią. Oj, no super. No super, ona... Staram się ciebie, gościu, leczyć. Szybko, szybko. O! Otrzymuję 29 gdzieś punktów obrażeń przy 4, to nie jest dużo. Ale jak widzicie, w sumie jakby na Zeratula, bo ona może znikać. Ona może znikać nawet jak ma ten nałożone na siebie coś, nie? No jestem ciekaw, jak na przykład Nova albo Zeratul dostaną te doty i co będzie się działo właśnie w momencie, kiedy oni znikają. Na pewno się pojawią z powrotem, takie mam przynajmniej wrażenie. Przez te 3 sekundy przynajmniej, prawda? Dobra, tutaj ładnie nam czyści. Ciekawe, czy ona zrobiła ten build z tymi młotkami. Bardzo chciałbym to zobaczyć. A to jest... Chyba nie. Okej. Leczenie. O. Tutaj. Dobra, uciekaj. Źle rzuciłem. Że strzeliłem. Co ten rivit? No niestety. Do 20 levelu nie dotrwaliśmy, no ale było jak było. Innymi słowy, 17300. Zniszczeń 0. Ale 34500 leczenia. Ciężka postać do gry. Naprawdę ciężka postać, strasznie skillowa, ale chcę zobaczyć jeszcze jak nano będzie działać, bo tu sobie testowaliśmy tylko chociaż krytyczne uzdrowienia 6, nie wiem jakim cudem ja się znalazłem tutaj, ale tak jak widzicie, no mi się ciężko grało, ciężko. Nano będzie chyba lepsze, o wiele lepsze, szczególnie jak mamy maga jak Jaina, Li-Ming, Keldas, Gul'dan tutaj, więc wow, ale... Coś w tej postaci jest. Trzeba będzie naprawdę tutaj, nie wiem, sobie potestować z różnymi kompozycjami, bo te kompozycje są losowe teraz. Więc tak jak widzicie, no, wyszło super. Statystyki awesome, nie? Wolę już tego naszego zajebistego stickowa, ale no dajcie znać co myślicie, Koncepcyjnie wygląda świetnie. Jeżeli chodzi o same testowanie, no to już inna sprawa, ale oczywiście to był build właściwie w pełni losowy, możemy powiedzieć. Jeszcze nie widziałem tego debuffa na magów w tym przypadku. Okej, dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnym filmie, gdzie będziemy używać już nano i sobie wymyślę build taki bardziej pod to, co zobaczę po prawej stronie, więc myślę, że będzie fajnie. Do usłyszenia, hej!